Siemanko, z tej strony Nexion, witam się z wami serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale na moim kanale. Jest to oczywiście kariera. Mamy rok 2021, jesteśmy oczywiście, stoimy za sterami FC Bayernu, czyli oczywiście Bayernu Monachium. No i moi drodzy, po ostatnim okienku transferowym naprawdę było gorąco. Nie ukrywajmy, że nie, ponieważ skład się zmienił diametralnie. Zakupiliśmy Musondę, obrońców, i to pełno obrońców, Mustafiego, Oriera, do tego jeszcze doszedł Sanchez. No i faktem, ponieważ szczerze, te transfery były naprawdę za fajne kwoty, tym bardziej, że gdy kogoś sprzedawaliśmy, to z automatu duża część danych transferów się nam zwracała. Zdecydowanie największym i najbardziej rekordowym transferem był powrót Renato Sancheza, bo za niego musieliśmy zapłacić ponad 100 milionów, czy tam równo 100 milionów, no w każdym razie na pewno nie był to tani zawodnik. Orier za to był naprawdę bardzo fajnym transferem, zgarnęliśmy go za mniej niż jego wartość rynkowa. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. A o tym, czy będziemy jeszcze kogoś kupować w dzisiejszym odcinku, o tym się przekonamy w zależności od tego, czy będą jacyś zawodnicy się sprzedawać. Czy sprzedamy na przykład Llorisa, czy sprzeda się kimś, który chciał odejść za wszelką cenę. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No a przede wszystkim trzeba zaraz się przekonać, jak się zaprezentuje nasza jedenastka. Gramy tutaj z Lipskiem bodajże i to na pewno nie będzie łatwe zadanie. Kimiś nie jest tyle wart, okej, czyli Tottenham jednak odpada, jeżeli chodzi o walkę o Kimisia. Tutaj mamy za to ofertę o André Donzel. A dajcie tyle i możecie go wziąć, tak czy siak grać u nas jakoś specjalnie nie będzie, a u was może sobie ewentualnie pograć. Rozmowa z zawodnikami. Panie trenerze, uważam, że świetnie spisałbym się grając na pozycji, którą opuścił Thiago. Mam nadzieję, że da mi pan szansę. Kimiś, ty jeszcze przed chwilą chciałeś odejść od nas z klubu, ty się zdecyduj, chłopie, co? Naprawdę, bo teraz mnie troszeczkę martwisz. No Kimiś, powiem ci tak, no póki co jesteś na ławce rezerwowych, zobaczymy, na pewno raczej się pojawisz w trakcie meczu. A póki co nasz skład prezentuje się następująco. Ewentualnie jakieś wzmocnienie może być na prawe skrzydło, myślę, chociaż tutaj jest Rafa, który się spisuje też naprawdę spoko, 27 lat ma. A w zastępstwie jest ewentualnie Suso, też 27 lat. No wiadomo, nie jest to ten szczyt po prostu, jeżeli chodzi o zawodników. Nie jest to ta najwyższa klasa, ale zobaczymy, najwyższa półka. Zobaczymy, jak się będą spisywać w meczu z Red Bull Leipzig, czyli z Lipskiem oczywiście gramy. I kto tutaj wraca po kontuzji? Wraca po kontuzji Julian Green. Okej, mamy informację o oferta transferowa, to jest stare. Po prostu tego nie zarchiwizowałem. W takim razie symulujemy mecz, gramy na wyjeździe. No i zobaczymy, jak się spisze ta jedenastka. Prezentuje się na papierze naprawdę wybornie. Mam nadzieję, że na boisku również będzie naprawdę kozacko. Także pokażcie się z jak najlepszej strony. No mamy pełno nowych nabytków na boisku. Orier, Mustafi, Sanchez, który wrócił, Musonda. Dzieje się, naprawdę dzieje się. I mecz rozpoczynamy żółtą kartką Drągowskiego w 9 minucie. Nie jest to najlepszy początek dla naszej drużyny. Później ojojojojojojoj, Halstenberg chybiony karny. Lewandowski zastąpił Lukaku na boisku. I niestety Halstenberg później się już nie pomylił. Następny rzut karny został wykorzystany. I to oznacza, że coś ta obrona jakoś niespokojnie się zaprezentowała. W takim razie, jeżeli sprowokowali dwa rzuty karne w tak krótkim odstępie czasu, to zdecydowanie nie wróży to dobrze. I tutaj mamy informację, że tak jest, rozpoczną negocjacje, fantastycznie, rozpoczynajcie te negocjacje. No i powiem tak, kurczę, no spodziewałem się innego rezultatu, a póki co nie wygląda to dobrze. Mustafiemu i no wszyscy ci, których kupiliśmy na dobrą sprawę, mają strzałeczkę w dół. Może jest to spowodowane tym, iż jeszcze nie mają zgrania z naszym zespołem. Mam nadzieję, że jest to właśnie tym spowodowane, bo inaczej będę się troszeczkę martwił. W każdym razie, póki co symulujemy sobie treningi i zaraz sobie przesulujemy następne spotkanie. I lada moment, z tego co mi się wydaje, czeka nas zakończenie okna transferowego. Tak mi się wydaje, że tak, a nie inaczej będzie. Okej, lećmy dalej. I zobaczmy, w takim razie, dalej, i tak jest. Jeszcze 2-3 dni na dobrą sprawę, tutaj mam jakieś informacje. Oferta transferowa za Joshua Kimmicha, tutaj tego gościa mamy sprzedanego, także zobaczmy. Czy jest to jakaś dobra oferta? O matko boska, jest to beznadziejna oferta, a nie dobra oferta. Wręcz powiedziałbym, że to jest jakaś karygodna i śmieszna. 70 baniek, minimum, bo to naprawdę wygląda jakoś komicznie. Nie wiem, co oni mi tutaj zaoferowali, ale na pewno nie jestem zainteresowany sprzedawaniem Kimicia za tak niską kwotę. Zainteresowany za to byłbym sprzedażą Llorisa, ale Llorisa za to, no i no to
O czym oni mówią, jak mi oni oferują mniej niż zawodnik jest wart, ja im oferuję taką realną, że tak to określę, stawkę, za jaką bym mógł sprzedać danego zawodnika. No to to jest troszeczkę, kurczę... O, nie do końca mi się podoba to, co oni tutaj zaprezentowali. Dobra, lećmy dalej. A propos tej prawej pomocy, ewentualnie na prawą pomoc widzę, że tutaj jest mnóstwo propozycji i było mnóstwo propozycji o Salahu, prawą obronę, prawą pomoc, o Salahu. Tutaj też Zieliński, myślałem ewentualnie na SPO, ale SPO mamy Isco, jeżeli się okaże, że nie sprzedamy nawet w ogóle nikogo, no to wiecie. A Salah, już jakiś czas temu go sprawdzaliśmy, on siedzi sobie w Arsenalu i wydaje mi się, że... Ściągnięcie Salaha na tą prawą, na te prawe skrzydło nie byłoby aż takim złym posunięciem, tylko problem jest taki, że my średnio mamy za co ściągnąć Salaha, no niestety, bo nie mamy jeszcze żadnych pieniędzy, no i gdyby się nam udało sprzedać Kimisia, no to może, a póki co, tak jak wygląda nasza jedenastka, tak chyba niestety tutaj zostanie. Przejdźmy dalej, centrala, i zaraz się rozpoczyna ten moment, moi drodzy, czyli ostatni dzień okna transferowego, a tuż przed nim mecz z Hanowerem. I miałem nadzieję, że teraz w końcu ten skład się zaprezentuje dobrze. Mam nadzieję, że wręcz bardzo dobrze. Neuer, Aurier, Boateng, Mustafi, Bernat, Sanchez, Rafa, Musonda, Isco, Lukaku i Drągowski. No i pokażcie się, panowie, z jak najlepszej strony. Tu ma być wygrana i to jakaś fajna wygrana. No właśnie, o tym mówię. Boateng, Bernat, Isco i Drągowski po brameczce i Isco, cholera jasna. Kontuzja. Niedobrze. Mam nadzieję, że to nic poważnego. 4 tygodnie, złamanie łokcia, au, nieładna kontuzja, to akurat średnio przyjazne. I czy ja dobrze widziałem, że my jesteśmy, tak jest, głośne transfery wszystkie z naszej strony, 100 milionów za Sancheza, 60 milionów za Musondę i 50 za Mustafiego. Nowe transfery, Ginczek, o proszę, Ginczek przyszedł do West Hamu, ciekawy transfer, a Isco musimy sobie, moi drodzy, w takim razie oczywiście zamienić, na jego miejsce pojawi się tutaj Kimmich, także Kimmich, patrz, dostałeś swoją szansę odnalezienia się w składzie ewentualnie jeszcze. Kogo sobie tutaj damy na ławkę rezerwową? Może tutaj pójść Nainggolan, Vidal. Niech będzie Dukury. Okej, okay. Isco, mam nadzieję, że jak wyleczysz kontuzję, to że lada moment szybko wskoczysz. No i będzie elegancko. Okej, okay. Gdyby ewentualnie się sprzedał Kimmich, to wtedy realne z drugiej strony by było ściągnięcie Piotra Zielińskiego na SPO, bo Isco złapał kontuzję. No wiecie, znaczy się zawsze też trzeba pamiętać, że mamy takiego Oscara, który ma, który właśnie ma 29 lat, więc on zaraz przekroczy ten magiczny próg 30 lat. No i wiecie jak to, wiecie co się dzieje z zawodnikami, którzy przekroczą 30 lat w FIFA. No za szybko to oni formy, za dobrze to oni formy nie trzymają. Jeżeli chodzi o głośne transfery, to nikt tutaj nie próbuje nawet się zbliżyć do nas. Ale z tego co widzimy, no to dużo młodych zawodników przechodzi. Teraz mamy dobry transfer i to dosyć głośny transfer. Real Madrid i tak samo tutaj widzę Chelsea wydała niemałe pieniądze. Chyba, że to są... Nie, to są, wydaje mi się, że ilości milionów. Tak mi się wydaje. Mamy wypożyczenie, informacji o wypożyczeniu jakiegoś zawodnika. No to obawiam się, że niestety tak, a nie inaczej będzie to wszystko wyglądać. Kimmich zostaje u nas, a my też niczego nie zmienimy. No i patrzcie na to. Bayern Monachium. Ogromne, ogromne zmiany. Ale no, co ja będę mówił? No, były potrzebne. No i mam nadzieję, że przyniosą zamierzony efekt. Póki co, pierwszy mecz na Allianz Arena. Fantastycznie. Schalke, odszedł od nich Gaze, a przyszedł do nich za darmo, albo jakieś wypożyczenie Sakai i Diniz Alves de Silva. Okej, okay. Kimkolwiek oni są. No i z tego co widzę, to wszystkie tutaj kluby z Bundesligi się wzmacniają i to dosyć mocno się wzmacniają. Stefan de Vrij przychodzi z klubu Arsenal. O proszę. Czytajmy sobie trening, moi drodzy, i w treningu chcę sobie coś pozmieniać. Rafę sobie zamienimy na Musondę i Musondzie damy sobie dribbling w biegu. A niech będzie utrzymanie piłeczki. Kto tutaj jeszcze może? Możemy teraz Bernata też zmienić za Bernata. Może tutaj wskoczyć na przykład. Myślałem sobie nie o Mustafim, tylko o Aurierze. Chociaż Aurier też, kurczę, to akurat takie troszeczkę bezcelowe było ich trenowanie. Kimmich jest trenowany. Gdzie jest Sanchez? Tu jest Sanchez. Właśnie, Sancheza chce jeszcze trenować, więc spoko. Obrona 1. A nie, to jest 2 na 1. To nie 2 na 1, to miałeś mieć 1 na 2. Tak jest, obrona 1 na 2. Kimmich, wszystko jest w porządku. To teraz tak, środkowi obrońcy, pomocnicy, skrzydłowi jest ok, w porządku. Napastnicy, Drągowski, Lukaku, w sumie nie robiliśmy sobie treningu jako Lukaku ani razu. I dajmy mu strzelanie, nie będzie to trening snajperski.
No i okej, okay. I rozpoczniemy sobie ten trening. Dodatkowo właśnie sobie zrobię ten trening jako Lukaku, właśnie w roli tego belgijskiego snajpera się spróbujemy w dniu dzisiejszym i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Czy Lukaku też będzie się fajnie prezentował, jeżeli chodzi o treningi. Pierwszy strzał, bardzo mocny, bez szans kompletnie przeciwnik. Teraz mocny strzał po glebie, no i fantastycznie. Spróbujemy w takim razie finezyjnie. Czy finezyjnie, też finezyjnie mu wchodzą te strzały? No proszę, czyli Lukaku z tego co widzę, o pierwszy pręt. Całkiem dobrze się spisuje na pozycji napastnika. Spróbujemy jeszcze raz teraz zawinąć. No i fantastycznie. Teraz w końcu strąci jakąś tarczę. O, a teraz to się akurat nie spodziewałem, że to mi... No super. Halo, tarcza w końcu jakaś. No dobra, pochwaliłem go i patrzcie. Lukaku, tarcza. O, teraz myślałem, że to będzie lecieć tak pięknie, leciała taka szybka piłka. A tu nie, a tu nie ma nic. Jeszcze raz Lukaku. I jeszcze raz nic nie ma. Spróbujemy finezyjnie, zawinięcie. No i nareszcie siadła ta tarcza. Ale ja bym sobie to powtórzył. Na C to nie jest zbyt dobry rezultat. Jeszcze raz. O, no i proszę bardzo, ładnie. Jeszcze raz tarcza. A nie tarcza, Boże, to w ogóle było beznadziejne. O, Matko Boska, Lukaku, coś ty. O, a to w ogóle było ciekawe rozwiązanie. Potężny strzał ma być, fantastycznie siadło. To uderzymy sobie teraz po długim. No i przeginam z tymi strzałami. Teraz to była kompletnie moja wina. Jeszcze raz Lukaku, spokojnie, mocny strzał. No i poprzeczka, ja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 j. Dobra, zawińmy sobie. No i nie, kompletnie, bez pomysłu było to wykonanie. Teraz za to powinna być tarcza, tak jest, idealnie w okienko. I jeszcze raz, Romelu Lukaku. I obijamy pręta. Ale spokojnie, jest jeszcze szansa na oddanie kilku strzał, no, tylko że nie w pręty. Ciągle strzelamy w te pręty i to nam nie przyniesie żadnego zamierzonego efektu. No cóż, mniejsza z tym, na C. No, mogło być lepiej, ale ja też nie mam zamiaru narzekać. Lukaku się zaprezentował z całkiem dobrej strony. Stymulujemy pozostałe ćwiczenia i zobaczmy, jak się zaprezentują też pozostali zawodnicy. Ja tymczasem sobie przesunę tutaj trochę kamerę. Tak jest. I teraz już powinno być chyba nieco lepiej. Tak mi się wydaje, że tak będzie nieco lepiej. Będę tak bardziej na środku, że tak to określę. No i Drągowski. Strzały z dystansu mu kompletnie poszły. Zresztą ogółem, to chyba nie był najlepszy dzień, jeżeli chodzi o naszych zawodników na treningu. Bez wątpienia. Koniec ostatniego dnia okna transferowego. Fantastycznie. Z tego co widziałem, to ponad połowę tej kwoty, które zostały wydane, to chyba my wydaliśmy, więc spoko, mi to pasuje. Wolfsburg. No dobra, zapraszamy. W kwestii najbliższego meczu Thomas Müller. No dobra. Niech ci będzie. Albo nie, wiem co zrobię. Zrobię to w ten sposób. Müller zagra sobie na SPO i fantastycznie. Czy ja dobrze widzę, że nam się Rafa rozwinął na 86? Chyba tak. O ile mnie wzrok nie mylił, to wydawało mi się, że Rafa właśnie wskoczył na 86. Nie, to jednak nie wzrok mylił. Ale za to Aurier na 89, super. No dobra. Lukaku 90, Boateng 90, Neuer 90, Aurier 89, spoko. Zdecydowanie największa ilość zawodników 90+, póki co w Bayernie. Okej, gramy mecz z Wolfsburgiem na wyjeździe. Nie będzie to łatwy mecz, ale mam nadzieję, że nasza drużyna sobie podoła. Że podoła, sobie da radę, a nie podoła. Nie podołała. Drągowski, chłopie, coś ty narobił. No dobra. Brakuje mu chyba jeszcze takiego obycia, doświadczenia, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku. Ostatni mecz. Co tu mi powiesz? Że panie trenerze, chciałem gorąco panu podziękować za najmniej szansy. Czuję, że jestem naprawdę w formie. No, ja niekoniecznie czuję. Gdybyś był w formie, to byś łupnął bramę, Müller. A wiem, że akurat co jak co, ale to potrafisz. Müller, a nie Müller. Tak bardziej to jest taki Thomas Müller. Kimiś. Zobaczymy, jak się spiszesz na SPO. No i okej. No i okej, niech będzie. Lewandowski zastąpi Drągowskiego, który coś chyba... Właśnie mówię, brakuje mu jeszcze takiego obycia, żeby wiedzieć gdzie i jak ma się poruszać na boisku. Więc zobaczymy, jak się spisze właśnie Robert Lewandowski, gdy go wstawimy do wyjściowej jedenastki. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Okej, zespół centrala, lecimy dalej. Teraz gramy z Deutsches Pokal. I gramy znowu z Lipskiem. I gramy u siebie. Okej. Trzeba ten mecz wygrać, wychodzimy podstawową jedenastką. Neuer, Aurier, Boateng, Mustafi, Bernat, Sanchez, Rafa, Musonda, Kimiś na SPO, Lukaku i Lewandowski. Tutaj mamy też zmianę, ten bardziej doświadczony Polak zagra na ataku. I Lukaku łupnął brameczkę fantastycznie, swoją też dołożył Rafa i Sanchez. I mamy 3-0 i pewny awans do dalszego, kolejnego etapu w Deutscher Pokal.
fantastycznie, cieszy mnie to niesamowicie, tym bardziej, że mamy ciągle te 3 punkty przewagi nad Borussią, jeżeli chodzi o tabelę w Bundeslidze. Super, naprawdę super. A teraz gramy z Bayerem Leverkusen. I to będzie naprawdę o matko boska, jakie teraz natężenie ciężkich spotkań. Tu Bayer, tu Puchar, teraz zaraz jeszcze Liga Mistrzów, wjeżdża z Napoli. Ulala. Bayern kontra Bayer. I 3-0, Lukaku, 2 bramki. Patrzcie, Lukaku się rozkręcił. Drągowski też zdobył swoją brameczkę. Fantastycznie, to mnie cieszy. To mnie cieszy. Drągowski chyba będzie takim super subem, niczym Santiago Muniz w filmie Gol. Ciekawe, czy oglądaliście film Gol? Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. A teraz mecz z Napoli. Czyżby Milik odszedł w końcu z Napoli? Może. Kontuzja zawodnika, 7 dni, to akurat do przeżycia. Tym bardziej, że też nic poważnego, więc jak najbardziej cieszy mnie to. Okej, czy to jest mecz pucharowy, czy to jest mecz grupowy? Nie, to jest 1/8, także zaraz sobie zerkniemy, moi drodzy, jak wyglądają pary, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, ale póki co to ustawię skład na ten mecz. Tu może zagrać sobie... W sumie tą zmianę zrobię tylko i właśnie na ławce rezerwowych. Isco, ty jeszcze wciąż kontuzja, to zamiast ciebie sobie wejdzie tutaj Suso. A co? Niech będzie Suso. No i spoko. Okej. Tak dosyć mocno ofensywne mamy te zmiany. Znaczy, boże, zmienników dosyć mocno ofensywnie nastawionych. Ale okej, jak najbardziej. Jak mają łupać bramkę za bramką, to mogą być wszyscy ofensywnie nastawieni. Dobra. To rzućmy okiem na tę 1/8. Na tę 1/8. Zobaczymy, jak to się prezentuje. Także centrala i tabelę Champions Cup. No i spójrzmy, jakie są pary, kto z kim gra. Czy może ktoś już rozegrał jakieś swoje spotkanie? Chelsea z Lazio, Barcelona z Borussią, Bayern z Napoli oczywiście, PSG z Zenitem, City Bayern, United Valencia, Tottenham AS Monaco i Real Juventus. No to najciekawsze, w sumie jest sporo ciekawych spotkań. Najciekawsze to zdecydowanie Borussia Barcelona, Juventus i Real. I w sumie to chyba tyle. No Chelsea i Napoli, boże, Chelsea i Napoli. Bayern i Napoli też okej, ale te spotkania takie z najwyższej półki, to bez wątpienia to są te 2 wcześniejsze, które wymieniłem. Okej, moi drodzy, czas przesymulować ten mecz. Gramy na wyjeździe, nie będzie to łatwe spotkanie. Tym bardziej, że jest to oczywiście samodzielnie dokonać zmiany. Kto tu nie może grać? A, Sidibe za kartki. A, to akurat żaden problem, kupiliśmy obrońców, więc spoko, żaden problem. Możemy jak najbardziej sobie zastąpić tutaj Benatia na ławkę rezerwową, będzie, może jeszcze nawet zagra, kto wie. Napoli. Jak będzie wyglądać ich 11, czy się okaże, że po prostu zmienili, że wcześniejszy skład był jakiś starszy, nieustalony jeszcze na ten mecz. Zaraz się o tym przekonamy. Mam nadzieję, że zobaczymy tutaj Zielińskiego, Milika, jeżeli nie zmienił klubu. I zobaczymy, tak jest, jest i Zieliński, jest i Arkadiusz Milik. No i skład wygląda naprawdę dobrze. Sommer, Hysaj, Chiriches, Tonali, Podence, kontuzja w 24 minucie, to taka, że od razu musiał zostać zmieniony przez Diasa. No naprawdę niebezpiecznie to... niebezpiecznie ogółem to wygląda. I Tonali, cholera jasna, bramkę zdobywa. Miller, Drągowski, ktoś na boisko, bramka jakąś. Dlaczego nie wszedł ani Miller, ani Drągowski? Asystent się będzie grubo tłumaczył. Na póki co 1-0 na wyjeździe. To jest spokojnie, to jeszcze nie jest rezultat tragiczny. Jeżeli wygramy u siebie jakieś 2-3, to spoko. Gorzej tylko jak stracimy jakiś głupi sposób bramkę, bo wtedy nie będzie już ciekawie. A tutaj patrzcie, mamy przewagę i to całkiem sporą przewagę, pomimo faktu, iż iż Borussia ma jeden mecz więcej rozegrany, więc naprawdę fajnie. Mamy informację, że zawodnicy nie są już zawieszeni i bodajże Isco wrócił z kontuzji. Okej, to niech Isco jeszcze sobie podpoczywa trochę. I teraz symulujemy mecz na wyjeździe z Hamburgerem Sturmverein. Oczywiście drużyna z Hamburga. I raz, dwa, trzy. I remis. Fuck. Dobra, to może dobrze, że mieliśmy tą przewagę. Chociaż cały czas mamy 3 punkty, tak? Cały czas są 3 punkty. Dokładnie. 3 punkty i przewagi. I okej, teraz zespół. I teraz dopiero sobie zrobimy te właściwe zmiany. Czyli tak. Drągowski za Lewandowskiego wejdzie do wyjściowego składu. Suso tutaj może zamienić. I teraz tak, Isco. Isco zamieni się z tu Sidibe na ławeczkę. No i fantastycznie. I Isco lada moment będzie mógł sobie grać normalnie na SPO. I to mnie cieszy zdecydowanie. Zapiszmy te zmiany. Uff, i lećmy dalej. Mam nadzieję, że dobrze się zaprezentuje nasz skład.
Szczególnie chodzi mi o Ligę Mistrzów, bo jeżeli chodzi o Bundesligę, tutaj nie ma tragedii. Deutscher Pokal też fantastycznie sobie radzimy, ale Liga Mistrzów, kurde, no będzie ciężko. Isco, mogę grać, fantastycznie, cieszy mnie to. Tym bardziej, że mamy marzec, lada moment, marzec. Patrzcie, moi drodzy, 27 lutego 2021. Zaraz marzec. Już mamy za sobą walentynki i lada moment Dzień Kobiet. W sumie w rzeczywistości też mamy już za sobą walentynki i lada moment Dzień Kobiet. Patrzcie, patrzcie jak realnie, tylko że jesteśmy 5 lat wstecz. Ale to drobny szczegół, znaczy 4 lata wstecz. Bayern, Lukaku. No i fantastycznie, mimo bramki Luciano, Boateng później dobił główeczką, pewnie z jakiegoś rzutu rożnego, tak obstawiam. No i mamy zwycięstwo 2-1, teraz niech Borussia straci punkty i straciła Borussia punkty, fantastycznie. Kimisiowi spadła przybliżona wartość? O proszę. Tego to ja bym się akurat nie spodziewał. Drągowski, dajmy ci stwarzanie szans. I tak samo Kimiś, tobie możemy dać jakieś podanka. Kimiś i nie będą podania. Super, idealne centry się przydadzą z pewnością. No i kolejny trening, który nie poszedł najlepiej. Niedobrze. Dlaczego w ogóle Kimisiowi spadła cena rynkowa? Nie mam pojęcia. Trochę mnie to martwi, szczerze powiem. No dobra. Biuro. Kto zawieszony? Bernat zawieszony. Okej, to Sidibego zmieni, nie będzie żadnego problemu. Mogę grać, no i spoko. Dobra, Mustafi został kupiony z takim zamysłem, że ma od razu grać w wyjściowym składzie za Hummelsa. No i to jest oczywiście spełnione pod każdym możliwym względem. Bernata sobie zamienimy Sidibę i tutaj wejdzie sobie Benatia. No i spoko. O, Nikolić przeskoczył już Urlisia, a jeszcze niedawno to Urliś był i to dosyć mocno. Dużo miał tam 3 albo 4 punkty co najmniej, więc fajnie, że nadgania ten zawodnik aż tak. Okej, FC Bayern domyślny, lećmy dalej. Hoffenheim. I wy widzieliście tam Hoffenheim, a zaraz mecz z Napoli, rewanżowy mecz z Napoli. Będzie się kurde blaszka działo. A teraz wygrajmy ten mecz. Kurde, no nie, fuck. O co ja mam zmienić? Czemu to nie klei? O co tu chodzi? Centrala, dalej. Koniec zawieszenia, fantastycznie, cieszy mnie koniec zawieszenia. I chcę przejść do biura i chcę mieć konferencję prasową. I tak, FC Bayern i motywujemy. Koniec zawieszenia, Bernat nie jest zawieszony. Rozumiem. Zespół. Może trzeba coś zmienić w składzie. Nie mam pojęcia. Sidibe. Za ciebie wskoczy tutaj z powrotem Bernat. No i super. Tylko co ja mam tutaj zmienić? Kurczę. A jakby właśnie za Isco spróbować dać Oscara? O, patrzcie jak Lewandowskiemu leci ten overall. Na łeb, na szyję. Masakra. Kurczę, zastanawiam się, czy za Rafę nie spróbować tutaj dać Suso. Czy to nie będzie jakiś dobry pomysł? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Sanchez, Oscar, Drągowski, Lukaku. No błagam was, panowie. Musimy wygrać. Co najmniej 2-0. 2-0 i będę w niebo wzięty. A wiem, że jesteście w stanie to zrobić. Trzeba w końcu triumfować w tej Lidze Mistrzów. Bez wątpienia, znaczy już triumfowaliśmy w tej Lidze Mistrzów. Ale trzeba to zrobić raz jeszcze. Symulujemy mecz Napoli. I będzie się działo. Okej, póki co. A, no dobra, już jest. Wróciło. Dawać, tu ma być bramka. Ktokolwiek łupnąć jakąś brameczkę. Drągowski, Lukaku, przebudzić się. Lewy, Miller, no wy jesteście po to, żeby tu bramki strzelać. Drągowski z rzutu karnego, 1-0, moi drodzy, jesteś. Fuck, Milik. Ja pierniczę, ile Polaków w ogóle na boisku. Zieliński, Milik, Drągowski, u nas na ławce jeszcze Lewandowski. I odpadamy z Ligi Mistrzów. Fuck. Dlaczego?
totalny brak koncentracji, rozkojarzyli się, dali sobie władować bramkę po tym, jak zdobyliśmy ją z rzutu karnego. No i nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze. Liczyłem, że kurna, no będzie lepiej. Fuck. No nie jestem zadowolony, nie będę ukrywał, że nie jestem zadowolony. Odpadamy z Ligi Mistrzów, niestety. Symulujmy mecz z Mainz, gramy go na wyjeździe. No Mainz jak Mainz, ciekawe, które Mainz jest w ogóle w tabeli. Patrzcie, jaki comeback zrobili, Lukaku, dwie bramki, nareszcie. Nareszcie ty zaczęliście wygrywać, szkoda, że poprzedniego spotkania nie chcieliście wygrać. Ajajajajaj, a tu już tak było tak dobrze, te 1-0, no mogły być nawet rzuty karne, no cokolwiek. Ale tak, to kurczę. Niedobrze. O matko boska, jak Pique spadł overall. Ile ty masz lat, Pique? 34. Ja pierniczę, dobra, za ciebie sobie wchodzi tutaj Diego Llorente. A ile Diego Llorente ma lat? 27. No proszę. Alba, Bartra, to tutaj akurat może zostać tak jak jest. Chociaż niech będzie Gaja do składu i spoko. Jeżeli chodzi o pomoc, jeżeli chodzi o pomocników, to najsłabszy pomocnik to jest Busquets, Koke. Nie, to akurat jeżeli chodzi tutaj, to wszystko może zostać tak jak jest, po staremu. Jest zdecydowanie w porządku. W ogóle jak Paco Alcacer się tak rozwinął, nie mam bladego pojęcia. Podejrzewam, że nie jeden kibic Barcelony coś mocno śmiechnął. Trening i robimy trening następny. Musonda, Kimiś, nikt się nic nie rozwinął. Bywa i tak czasami. A my lećmy dalej. Marzec, zaraz koniec marca. Zawodnicy nieobecni z powodu powołania do kadry. Okej, okay, rozumiem, że jest ich pełen. No ja, aha, boże, dobra, że to jest mecz reprezentacyjny. Myślałem, że to jest jakiś mecz po prostu taki, wiecie, że normalny. Symulujmy mecz z Kaiserslautern. Wydaje mi się, że warto przybliżyć skład tejże drużyny. Zaraz go sobie zobaczymy. Weiss, McFeke, Mokheob, Vukur, Algi, do tego z Giertz na pomocy fantastyczny Moritz. Grał z nim wspólnie Ostenvat, Halfar, Zua, Asave. A był to oczywiście no, skład Kaiserslautern z 2021 roku, który niestety uległ Bayernowi Monachium 0-2 na własnym terenie. A my lećmy dalej, kolejne 3 punkty zainkasowane, no chociaż nie odpuśćmy, jeżeli chodzi o tą Bundesliga i Deutscher Pokal. Może Liga Mistrzów, to ja rozumiem, to jest najtrudniejsza rozgrywka, jeżeli chodzi o symulowaną karierę, to jest najtrudniej zrobić. Chociaż udało się nam raz, jestem naprawdę zadowolony. A teraz mecz automatycznie zapisz i grajmy, gramy na wyjeździe w Rumunii, no ale... No nie chcę być niemiły, ale no powinniśmy spokojnie rozgromić, nawet na wyjeździe... Okej, okay, rozumiem. To są. Tak działają zasady symulowanego meczu w FIFA. Teraz ze Szwajcarią gramy. Pytanie, czy też na wyjeździe, czy u siebie może jednak? Na wyjeździe. Zespół. O, Kimiś podjął decyzję swoją drogą. Fajnie, cieszę się, że się obudziłeś. Saul, Busquets, Llorente, Bartra. Czy za Bartra mogę dać kogoś tutaj? Bo czemu tutaj gra Carvajal, a nie Bellerin? Dlaczego tak się wyprawia? Co tu się dzieje? A tutaj nie gra sobie, Martinez może grać na ataku. A spróbujmy Paco Alcacera dać zamiast Moraty. I spoko. I tutaj Kimiś podjął decyzję, zaraz zobaczymy sobie, jaką podjął Kimiś decyzję. Czy będzie chciał jednak odejść, uciec? No mogłeś, jeżeli chciałeś uciekać, to miałeś do tego jak najlepszą okazję w zimowym okienku transferowym. A teraz to tak trochę się spóźniłeś, chłopie. A, zostajesz w klubie, fantastycznie, cieszy mnie to. I swoją drogą miałeś urodziny niedługo. Koniec zawieszenia, nadrona z turnieju, nagroda, powołania do kadry. Okej, okay, fantastico. To teraz tak, zespół i symulujemy mecz ze Szwajcarią. No, przydałoby się bez wątpienia ten mecz wygrać, bo jeżeli wygra Słowenia swoje spotkanie, a my przegramy, to się zaraz okaże, że jeszcze się nie zakwalifikujemy do Mistrzostw Świata. I to by już kompletnie było słabe, strasznie słabe. Szwajcaria, na wyjeździe. No mamy takich zawodników, tak ten skład fajnie się prezentuje. Jeżeli chodzi o Szwajcarię, no to tutaj Embolo, niesamowity Embolo, Shaqiri, Xhaka, Rodriguez, Sommer. No skład też dobry, są tutaj też ogromne nazwiska. A swoją drogą, zastanawiam się, dlaczego Embolo tak słabo się rozwija w FIFA. Przecież on ma... Chłopiec w moim wieku. On się urodził, dokładnie pamiętam, bo sobie to ostatnio sprawdzałem. Embolo się urodził 14 lutego 1997 roku.
wtedy kiedy ja też jestem z 97 roku, on jest ode mnie o pół roku starszy. I on ma już 80-70, jest już około 80 punktów overalla. To on przecież powinien mieć tak cholernie wysoki potencjał i tak się dobrze rozwijać. A dlaczego tak nie jest? Dlaczego się jakiś inni zawodnicy, którzy są starsi, mają mniej punktów, lepiej rozwijają od niego? Nie wiem, ale to takie trochę niefajne. A my mamy remis. Co nam daje remis? Ja pierniczę, zaraz się okaże, co nam daje remis. Nie wiem, co nam daje remis. No proszę, powiedzcie, że ja chcę zmienić, chcę zobaczyć zespół i chcę zobaczyć na kadrę narodową. I czy my sobie, halo, ten coś, nie coś? Bundesliga, a ja chcę World Cup Qualifiers. O, półfinał gramy z Freiburgiem. United wygrało Ligę Mistrzów? A Napoli gra z Chelsea. Halo, pokażcie mi. Irytujące jest to, że to tak długo trwa te wczytywanie następnych pucharów i to wszystko. Serio, to jest strasznie długo to trwa. Euroleague, a w szczególności europejskie. Europejskie trwają cholernie długo i się to wścina wszystko tak... jak mucha w smole po prostu to leci. Masakrycznie długo. Ale spokojnie, ja jestem cierpliwy. O, Euroliga. O, jest. I ja pierdzielę, nie zakwalifikowaliśmy się. Super. Bo tu jest 8 spotkań. Nie, chwila, jest więcej spotkań. Więcej czy 8? Nie, chyba więcej jest. Tak mi się wydaje, że jest więcej. Mam nadzieję, że jest więcej. Ale póki co nie wygląda to dobrze, zdecydowanie. Ten remis ze Szwajcarią, trochę dramat. Konferencja prasowa. No key. Trening. Musonda, wskoczyłbyś na 87, czy byś nie wskoczył? Ja bym się nie obraził, jakbyś wskoczył. A ty rozumiem, żebyś się obraził. No dobra. Zdarza się każdemu. Tutaj mamy mecz z... Boże, to jest VfB Stuttgart. O ile... grubo, zaraz mecz z Borussią. Zaraz mecz z Borussią, więc na pełnej grubości. A tutaj gramy ze Stuttgartem. I to u siebie gramy na Allianz Arena, więc wydaje mi się, że tutaj powinien być taki wysoki wynik, który zmotywuje naszych zawodników jeszcze do lepszego. No dokładnie. Drągowski, 4 bram. Co chłop porobił, nie? 4 gole. Coś ty brał, stary, przed meczem. Nie wiem, ale też chcę. Liderzy strzelców. Drągowski. O, matko boska, co ci się tak odpalili? Hazard, nie mylić z Edenem, to jest Thorgan Hazard. Ale kurde. Jak polecieli, nie? Dobra, zespół. I teraz tak, w kwestii najbliższego meczu. Isco za Oscara. Tak jest, Isco za Oscara. Tutaj sobie wróci Rafa, Aurier, Mustafi, Boateng, Bernat. Neuerowi też spadło na 90. Okej. No, ma 35 lat w sumie, nie ma co się dziwić. Drągowski za to 88. Super. Super. O, i Musonda jest 87. Tak jak chciałem, tak się rozwinął. No, czyli takie naturalne. Ci młodzi się nam rozwijają. A ci starsi, im spada overall na łeb, na szyję. Niestety. Okej, okay. FC Bayern symulujemy na wyjeździe. Na Signal Iduna Park będziemy grać. I to nie będzie łatwy mecz. Ale jestem ubrany na czerwono, jakoś się tak zgrało, więc powinniśmy, fajnie by było, jakbyśmy wygrali ten mecz. Remis, okej, okay, remis też biorę. Chociaż wygrywaliśmy na dobrą sprawę. Ale remis też biorę. Na wyjeździe z takim trudnym rywalem remis też jest w porządku. Okej, okay. A teraz tak. No i patrzcie, moi drodzy, drodzy państwo, mamy 4 punkty przewagi, jeżeli chodzi o Bundesligę. No i jestem zadowolony. Bez wątpienia. Teraz mecz z Werderem Brema. Dorsz. Jakiś Dorsz chce z nami pogadać o wynagrodzeniu. Później pogadamy. A teraz Werder. Werder Brema. 4-0. Drągowski, kolejna bramka. Musonda bramkę strzelił. Super. Cieszę się bardzo. I to on w ogóle otworzył wynik tego spotkania. On otworzył cały mecz. Biuro, co my tutaj mamy? Moja rola w klubie, kto tutaj? Ode mnie nic nie otrzymywałeś, ja ciebie, chłopie, nie zatrudniałem. Więc nie do mnie pretensje, nie? Dobra, a w ogóle zobaczmy sobie biuro i przegląd ten. No Puchar Mistrzów, to wiem, tak trochę mi się nie udało, że tak to określę. I trochę spadło. Ale patrzcie, tu jesteśmy w półfinale, więc lada moment możemy wygrać i tutaj jesteśmy na dobrej drodze do zrobienia wszystkich założeń, które były, więc spoko. Jestem zadowolony. Okej, okay. Dalej. Konferencja prasowa. A mogę sobie w sumie zrobić konferencję prasową, czy za późno już? A nie za późno, patrzcie, jeszcze nie. Także FC Bayern, motywujemy, macie nastukać tutaj Borussii Mönchengladbach.
ile tylko brameczek wam się uda, no mamy już 6 punktów przewagi nad Borussią Dortmund, trzeba to prowadzenie jeszcze powiększyć, jeszcze zwiększyć, jeszcze więcej bramek. Mecz na wyjeździe to nie będzie łatwe zadanie, ale no dobra, remis. I znowu Musonda bramkę, spoko. Musonda kolejna brameczka, pasuje mi to. A teraz czeka nas co? Kwiecień, matko boska, już jest kwiecień. Zresztą zaraz się sezon kończy, nie? Ja pierniczę, masakra. A ja swoją drogą zaraz będę kończył odcinek. Przejdź do oferty pracy. Okej, dobra, przedłużymy sobie ofertę z Hiszpanią. Przedłużać czy nie przedłużać? Kurczę, no... Dobra, przedłużamy. Reprezentacja Hiszpanii, dobra reprezentacja. Na reprezentację Polski czekamy 4 lata i tak czy siak nie dostaliśmy jeszcze ani razu w ofertach, więc chyba się nie doczekamy. A teraz mecz o Matko Boska, półfinał zaraz gramy. Dobra, wiecie co? Ja sobie do tego półfinału dzisiaj, bo ja chcę wiedzieć, czy ja przejdę dalej, czy nie. A teraz gramy mecz z Hertą Berlin. I na ten mecz z Hertą Berlin wyjdziemy sobie składem rezerwowym. Aby cała moja drużyna była wypoczęta, gotowa, spokojnie przygotowana na ten najważniejszy mecz. Lloris, Sidibe, Batstuber, Benatia, Bernat, Ducouré, Vidal, Oscar, Miller, Lewandowski i Rafa. I wygrywamy mecz, Rafa, dwie brameczki, ależ on jest fantastyczny, ależ on jest rewelacyjny. I jak pięknie się zaprezentował na tym prawym skrzydle tutaj. Ja teraz zmieniamy sobie na skład wyjściowy. No i moi drodzy, musi tutaj być wygrana. Nie biorę niczego innego po prostu. Gramy no na Allianz Arenie, to jest wygrany mecz. To jest wygrany mecz, ja to już przyjmuję po prostu jako pewniak. To jest pewny wygrany mecz. Na 100%, tak musi być. Tak musi być po prostu. No i patrzcie moi drodzy, to jest to co powiedziałem. Drągowski i już jest 1-0. Pominiemy, Drągowski hat-trick. Hat-triczek moi drodzy. Tak powiem, tak pokażę. Elegancko, Drągowski ładnie. Bramka za bramką i mamy finał. Więc Deutscher Pokal jest w naszym zasięgu. Pytanie tylko, z kim się mierzymy w tym finale? Zaraz z ciekawości sobie sprawdzę. Więc tutaj będę kończył. Sprawdzę tylko, z kim się mierzymy, jeżeli chodzi o Deutscher Pokal. I będziemy już kończyć. Także Bundesliga, Bundesliga sobie przerzucamy. Deutscher Pokal. Gramy z Nurembergiem, więc tutaj powinniśmy spokojnie, moi drodzy, wygrać ten puchar. Naprawdę. Rywal nie jest trudny. Rywal jest spokojnie do przejścia. Dodatkowo mamy 4 punkty przewagi nad Borussią Dortmund, jeżeli chodzi o Bundesligę. No niestety, odpadliśmy z Ligi Mistrzów, ale no nie można mieć wszystkiego. Nie wolno złapać wystarczającej ilości... Nie wolno złapać dużo... Nie wolno łapać po prostu dużej ilości srok za ogon. No w końcu mi się udało to powiedzieć prawidłowo. Bo uciekną. A tak, skupiliśmy się na tych dwóch, na tych niemieckich. Europę sobie zostawiliśmy, to znaczy nie zostawiliśmy, tylko odpadliśmy, ale mniejsza z tym. Moi drodzy, a o tym, czy się nam uda wygrać ten puchar, jak zakończymy sezon w Bayernie, przekonacie się w kolejnym odcinku z kariery. Jeżeli chcecie to zobaczyć jak najszybciej, to zostawcie łapkę w górę. No i w tajemnicy powiem, że to jest ostatni sezon kariery. Na razie i pa pa.